Dzień dobry, dziś moim gościem w studiu telewizyjnym na Wydziale Humanistycznym jest pani profesor Maria Ankudowicz-Bieńkowska. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam panią. Pani profesor jest absolwentką polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej, Wydziału Humanistycznego oczywiście, a teraz pracuje w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Poproszę panią zatem na początek o wspomnienie czasów studenckich, ponieważ jak przed chwilą powiedziała mi pani, jest pani pierwszym rocznikiem, który ukończył polonistykę. No rzeczywiście tak było w roku 77. Zakończyli studia pierwsi absolwenci, którzy kończyli te studia uzyskując już stopień magistra. Przed nami wyższe roczniki. To były roczniki, które studiowały w Wyższej Szkole Nauczycielskiej. My natomiast, będąc na pierwszym roku już, wiedzieliśmy, że będziemy kończyć studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Od drugiego roku zresztą naszego, czyli w roku 74 na 75, w roku tym właśnie akademickim, było oficjalne przekształcenie uczelni, czyli Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Były to bardzo ciekawe lata. Była to połowa lat 70. Takie różnego rodzaju, no, bym powiedziała, akcje studenckie miały wówczas miejsce i Olsztyn był takim ośrodkiem, bym powiedziała, no, znanym w całej Polsce jako ośrodek rozwijającej się bardzo prężnie kultury akademickiej, przede wszystkim muzycznej, ale i teatralnej, również kabaretowej, w której ja właśnie brałam udział. No właśnie, widziałam takie zdjęcia, szperając gdzieś tam w materiałach, jak pani siedzi za fortepianem, czy w jakimś przebraniu i występuje w kabaretach studenckich. Proszę opowiedzieć trochę o tej swojej aktywności z tamtego czasu. No więc właśnie było to takie zdarzenie, które też mnie zaskoczyło, ponieważ ja raczej ucząc się w podstawowej szkole muzycznej, w szkole pierwszego stopnia, jak się u nas mówiło, a później w średniej, czyli w szkole drugiego stopnia, w klasie fortepianu profesor Lidii Zaborskiej, no raczej grałam muzykę klasyczną. Trochę, będąc harcerką w szkole średniej, bawiłam się w zespoły muzyczne harcerskie, też grając na fortepianie. Natomiast w czasie studiów mój kolega z harcerstwa, Wiesio Niederaus, spotkał mnie przypadkowo w akademiku i zaproponował udział w kabarecie, który był chyba najdłużej działającym kabaretem w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Zaproponował mi udział uczestnictwo w kabarecie, który się nazywał Luźna Grupa. Ten kabaret wówczas był zgłoszony przez jednego z założycieli, Wojtka Sobola, do pierwszych Biesiad Humoru i Satyry. I odszedł z tego kabaretu nagle pianista i stąd Wiesia propozycja była, żeby po prostu go zastąpić i wręcz za 2 tygodnie pojechać na pierwsze Biesiady Humoru i Satyry do Lidzbarka Warmińskiego. Zresztą chyba najdłużej odbywający się konkurs kabaretowy w Polsce obecnie. I tam zajęliśmy w 3-osobowym składzie, Wojtek Sobol, Wiesiek Niederaus i ja grająca na fortepianie, zajęliśmy 3. miejsce. Sukces ten powtórzyliśmy rok później, również zajmując 3. miejsce, choć skład był powiększony, doszedł do nas Andrzej Brzozowski. Tych zespołów było bardzo dużo, rzeczywiście istniał kabaret Dziura, który też na biesiadach, pierwszych biesiadach zajął 1. miejsce, o ile dobrze pamiętam, 2. miejsce zajął kabaret Gwóźdź ze znakomitym satyrykiem, bardzo znanym przecież obecnie w Polsce, Krzysiem Dałkrzewiczem. Także no, była to ostra konkurencja, dobrze, że my zajęliśmy 3. miejsce i sukces powtórzyliśmy, jak mówię, w rok później. Zresztą dużo mieliśmy różnego rodzaju sukcesów, może nie wypada się tak chwalić za bardzo, ale między innymi też jakąś nagrodę dostaliśmy na tak zwanym PAWK-u, czyli Przeglądzie Akademickich Form Kameralnych. To jest obecnie koszalińska scena kabaretowa. W Koszalinie ten przegląd się odbywał. W nagrodę dostaliśmy taką propozycję wyjazdu wakacyjnego do Łazów koło Koszalina, gdzie instruktorami naszych takich poczynań kabaretowych był między innymi Zenon Laskowik,
czyli no, i Andrzej Rewiński, o ile dobrze pamiętam, czyli przedstawiciele kabaretu tej, co zresztą zaskutkowało potem naszym koncertem w Poznaniu, właśnie w siedzibie kabaretu tej. Także było bardzo dużo ciekawych wyjazdów. W Bydgoszczy żeśmy występowali na dniach Wydziału Akademii Techniczno-Rolniczej. No, w Olsztynie to niemal ciągle występowaliśmy, co jakiś czas na scenach właśnie studenckich, ale też i miasta. I stąd nawet w pewnym momencie dostaliśmy do dyspozycji salę prób w akademiku przy ulicy Niepodległości. I tam właśnie ten klub, który tam istniał, który był naszą salą prób, my wymyśliliśmy nazwę Luzak, od nazwy naszego kabaretu, od nazwy luźnej grupy. Zresztą na przykład Niebo miało swoją siedzibę w podziemiach, w piwnicach budynku przy ulicy Pieniężnego, obecnie już nieistniejącego. Zastąpiły go nasze planty nowe. Tak, dużo się działo. Domyślam się, że było to absorbujące, jeśli chodzi o czas, a mimo to tak się to potoczyło u Pani, że nastała kariera naukowa, no przecież dalsze kształcenie, doktorat, potem habilitacja, no i tak dalej. Proszę powiedzieć, no właśnie, jak to dalej było? Czy Pani pamięta ten moment, że jeszcze będę robiła karierę, tak zwaną karierę naukową? Oczywiście, że pamiętam ten moment, bo po prostu, no, jak mi się wydaje, napisałam bardzo ciekawą pracę magisterską i mój już nieżyjący obecnie promotor, profesor Tadeusz Zienkiewicz, zaproponował mi pracę na uczelni. Był roczny staż, po odbyciu rocznego stażu przez rok pracowałam na etacie asystenta i dowiedziałam się też zupełnie przypadkowo, bo wówczas studia doktoranckie nie były częste w Polsce, nie było to tak jak teraz, że przy każdej niemal uczelni istnieją studia doktoranckie, że Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na studia doktoranckie. Pojechałam do Warszawy, zdawałam egzamin w Pałacu Staszica, dosyć konkurencyjny, bo sporo było osób zdających egzamin, sporo było osób no, na jedno miejsce, jakby o jedno miejsce się starających, o to miejsce dostania się na te stacjonarne studia doktoranckie, jak powiedziałam, które były rzeczywiście rzadkością wówczas. Niewiele uczelni prowadziło stacjonarne studia doktoranckie. No i się dostałam też, trochę się dziwiąc, że się dostałam, bo wręcz na korytarzu, kiedy siedziałam i były rozmowy, to pytano mnie, a w Olsztynie to jest polonistyka w ogóle? No bo rzeczywiście w 1977 roku opuścili uczelnię pierwsi magistrowie właśnie kierunku historia, czy kierunku filologia rosyjska, czy naszego kierunku. Wcześniej przed nami były to studia trzyletnie, zawodowe, natomiast my już kończyliśmy studia w pełnym wymiarze, uzyskując stopień magistra. No i po tych studiach doktoranckich, kiedy no, długo dosyć pisałam doktorat, kiedy wreszcie obroniłam pracę magisterską, postanowiłam napisać projekt badawczy i wysłać go do Komitetu Badań Naukowych. Napisać projekt badawczy z zainteresowań takich, które zawsze mnie fascynowały. One mniej były związane już z literaturą, ponieważ doktorat był związany z literaturą, choć dotyczył terenów, które mnie interesują, czyli terenów wschodnich, tak zwanych ziem litewsko-ruskich. Ale był to taki temat, bym powiedziała, może i typowy dla okresu, którym się zajmowałam. Mianowicie zajmowałam się kulturą pogranicza, ludowością kultur pogranicza w dobie romantyzmu, bo moim zdaniem jest to jedna z ważniejszych epok historyczno-literackich w ogóle. Natomiast projekt grantowy, pomysł na wystąpienie do Komitetu Badań Naukowych o grant, no, wynikał już z takich moich zainteresowań niemal od dziecka w mojej rodzinie istniejących, mianowicie wynikał z zainteresowań muzycznych, kultury muzycznej, dokładnie Wilna. Stąd projekt był zgłoszony Życie muzyczne Wilna lat II Rzeczypospolitej. Było około 500 tematów zgłoszonych, wybrano 9, w tym mój. I w ciągu 3 lat musiałam napisać książkę i napisałam tę książkę, która okazała się być pracą habilitacyjną. Nie pisałam habilitacji jako habilitacji, po prostu pisałam książkę grantową, tak, która się okazała habilitacją. Po kilku latach przystąpiłam do kolokwium i pomyślnie
te kolokwium zdałam, bo jeszcze wówczas kolokwia polegały na takich jakby trzech częściach. Pierwsza to była ocena dorobku, druga to już po pierwszym pozytywnym głosowaniu. Druga część to było samo kolokwium, gdzie stawaliśmy przed komisją, przed Radą Wydziału i odpowiadaliśmy na pytania. No a trzecia to było głoszenie wykładu. Jeżeli wszystkie części były pozytywnie ocenione przez Radę Wydziału, czy też Rady Instytutu, no to wówczas występowały dane uczelnie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Rzeczywiście tak się stało. 7 marca zdawałam w Gdańsku kolokwium habilitacyjne, a 26 maja je zatwierdzono, więc bardzo szybko. Mhm. Tak jak Pani wspomniała, zajmowała się Pani literaturą, zajmuje nadal i kulturą kresów północno-wschodnich XIX wieku i okresu międzywojennego, kulturą muzyczną Wilna lat II Rzeczpospolitej. Proszę powiedzieć, gdyby teraz ta nasza rozmowa była taką okazją do tego, żeby jeszcze kogoś zachęcić, żeby ten temat penetrował, czy poznał to, czy tak wsiąkł trochę w tę kulturę tego okresu i tego miejsca, to jakby Pani zachęciła nawet młodych ludzi, naszych studentów teraz, studentów czy polonistyki, czy w ogóle Wydziału Humanistycznego? Dlaczego warto w to wejść? Mi się wydaje, że warto w to wejść, ponieważ no, jest to jakby, jest to nasza tradycja i nasza kultura. Mimo że w tej chwili Wilno jest stolicą Litwy, to Litwini nie będą się zajmować tym tematem, bo temat dotyczy kultury polskiej, a nie kultury litewskiej. Choć również się wiąże z kulturą litewską. Tak jak u nas w dawnych Prusach Wschodnich, właściwie no, pewnymi problemami związanymi z tymi terenami, no nie będą się zajmować Polacy, tylko będą się zajmować naukowcy niemieccy. Podobnie dzieje się tutaj w tych badaniach nad kulturą Kresów, a dokładnie mówiąc nad kulturą największego miasta tych terenów, największego miasta ziem północno-wschodnich, mianowicie nad kulturą Wilna. Bym zachęciła tym, że jest to może piękne miasto i warto by było do niego pojechać. Piękne. I po prostu to miasto zwiedzić. Miasto kościołów, miasto powstałego w XVI wieku znakomitego uniwersytetu. Miasto wielu religii, wielu wyznań. Zatem miasto, które tworzy swoistą mozaikę kulturową, jest miastem wielowyznaniowym, wielonarodowym do dzisiejszego dnia. Choć no, mniej jest znacznie na przykład Żydów, no, oczywiście Polaków również, bo przecież w 1919 roku, jak wynika z badań statystycznych, Polacy stanowili w Wilnie ponad 50%, Żydzi ponad 40%, a ta różnica, która się pojawiała pomiędzy tym ponad 50% społeczeństwem i polskim i ponad 40% grupą mieszkańców pochodzenia o narodowości żydowskiej, to byli Rosjanie, Tatarzy, Karaimi, Niemcy, no i oczywiście Litwini, którzy stanowili gdzieś około 1,5-2% mieszkańców w okresie międzywojennym. I myślę, że warto się zainteresować tym miastem, bo jest ono po pierwsze bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ładne architektonicznie, a po drugie, no jak powiedziałam, jest to świadectwo naszej kultury polskiej, nieco szerszej niż byśmy sobie dzisiaj myśleli i wyobrażali. Myślę, że każdy by tam sobie znalazł jakiś ciekawy temat, który mógłby opisać. Czy temat literacki, czy związany z teatrem, czy tak jak ja sobie szukałam, związany z muzyką, mhm. związany z muzyką miasta. Pani profesor, tradycją tych rozmów jubileuszowych, tak je nazwijmy, jest to, że ja proszę moich gości o złożenie życzeń Wydziałowi, społeczności Wydziału z okazji tego jubileuszu. Także i Panią o to proszę, czego by Pani życzyła? Mój Boże. Pół wieku mija. Zaczęłam dosyć ambitnie się śmieję. Mój Boże, cóż można życzyć swojemu wydziałowi? Wydaje mi się, że
no, samych sukcesów, wspaniałych studentów, doskonale rozwijającej się kadrze naukowej, jeszcze większego rozwoju. Myślę, że no, tutaj jakieś takie potrzeby związane z salami wykładowymi, aulami mamy zaspokojone, więc może tylko jakiegoś takiego większego przystosowania idącego z duchem czasu tych wszystkich pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. W każdym razie myślę, że należałoby jednak życzyć no po prostu wiele szczęścia i rozwoju. Nadal rozwoju, który niewątpliwie jest, ale nadal, aby wydział się po prostu rozwijał. Takie by były chyba życzenia najważniejsze dla naszego wydziału. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Moim gościem bardzo. Była pani profesor Maria Ankudowicz-Bieńkowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i życzę wszystkiego dobrego.